Dzień dobry, Andrzej Chmielewski z tej strony, raport o stanie gminy Pruszcz Gdański za rok 2021, rozdział edukacja. Jakie mamy placówki oświatowe? Jest ich całkiem sporo. Jest szkoła podstawowa w Łęgrowie, w Straszynie, w Rotmance, w Przejazdowie, w Wiślince, w Wiślinie, w Wojanowie, zespół szkolno-przedszkolny w Borkowie oraz przedszkole w Straszynie. Oddzielnie, nie brane w mniejszych statystykach, działa szkoła w Kowalach, do której uczęszcza część z naszych uczniów, dzieci, które mieszkają w naszej gminie. Jak wygląda liczba? Jak pamiętamy z poprzednich prezentacji, liczba mieszkańców naszej gminy to ponad 30 tysięcy mieszkańców zameldowanych. Natomiast liczba uczniów kształtuje się od 2018 roku, tak jak na wykresie. W 2018 roku ponad 3500, w 2019 jest spory spadek, to wiąże tutaj ze wspomnianą szkołą w Kowalach, gdzie pewna liczba uczniów odpłynęła do Kowal i tutaj nie mamy ich w statystykach. Natomiast widać, że trend jest wyraźnie w górę i cały czas przybywa nam uczniów. Dlaczego? Dlatego nasze szkoły pękają w szpach i dlatego cały czas musimy je rozbudowywać. Tutaj jest także przyrost w ostatnich 4 latach, natomiast jest rozbity na poszczególne szkoły. Widać, że w Wojanowie na przykład liczba się prawie nie zmienia, w Wiślince także. Natomiast mocno przyrasta w Borkowie, w Straszynie, w Rotmance. Co ciekawe, co pokażę na następnym slajdzie, jeśli chodzi o liczbę uczniów na nauczyciela, czyli można to powiedzieć obciążeniem nauczycieli, ono też z reguły idzie do góry, ale nie jest tak, że małe szkoły zazwyczaj mają małą liczbę uczniów na nauczyciela, ponieważ są szkoły niewielkie, tak jak Łęgowo i Wiślinka, a jak tutaj widzimy, one się dość sporo różnią w tym zestawieniu. Dobrze. Każdy może sobie zerknąć na swoją szkołę, zobaczyć, ile statystycznie nauczycieli przypada na ucznia, czy ucznia na nauczyciela. Oświata to oczko w głowie w naszej gminie, jak i w całej Polsce, ponieważ ważne, żeby dzieci się wykształciły i miały dobry start. No i wiąże się to z wielkimi wydatkami. Tego na niniejszej prezentacji nie pokazuję, ale nauczycieli w naszej gminie pracuje parę setek, bodajże ponad 400. 73 miliony z całego budżetu poszło na oświatę w 2021 roku. 140 milionów to cała reszta, czyli drogi, administracja, budowanie, opieka społeczna itd., itd. Także widzimy, jest to bardzo duży kawał budżetowego tortu. Nasze szkoły starają się pozyskiwać środki na różne zakupy. Tutaj widzimy konkretne projekty, są zakupy książek, jest program Aktywna Tablica, to były pomoce multimedialne, 14 tysięcy pomoce dydaktyczne, pozyskanych zostało 35 tysięcy złotych. Były też zajęcia wspomagające, takie wyrównujące ogólne, jak i językowe i języki mniejszości, to było ponad 77 tysięcy złotych. Największa kwota to ponad milion laboratorium przyszłości, w ramach którego każda szkoła zakupiła bardzo dużo nowoczesnego sprzętu, i nowoczesnego, i mniej nowoczesnego. Tu nie ma sensu się licytować na nowoczesność, ponieważ też tradycyjne umiejętności, jak wybijanie gwoździa, się przydają na równi z drukowanie na drukarce 3D. To by było w skrócie tyle. Zapraszam na kolejne filmy i zachęcam do przeczytania całego raportu, a być może do wzięcia udziału w debacie o raporcie o stanie gminy. Dziękuję bardzo.